Aktualnie dość gorącym i szeroko komentowanym tematem w całym kraju jest strajk głodowy lekarzy rezydentów, którzy domagają się m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i natychmiastowego podwyższenia swoich wynagrodzeń. My również nie pozostaliśmy bierni i zachęciliśmy Raciborzan do wyrażenia swojego zdania. Jestem z lekarzami rezydentami. Wspieram ich całym sercem. Uważam, że należy im się podwyżka. Ogólnie wszystkie postulaty, które postawili, wiadomo, że każdy walczy, ale nie robią tylko tego dla siebie. Podniesienie stawki na służbę zdrowia do 6,7, które tam postawili jako minimum, na poziomie europejskim wydaje się być niezbędnym minimum. No nie popieram. Dlaczego? Wie pani co, to znaczy popierałabym, gdyby tu chodziło rzeczywiście o naprawę służby zdrowia, ale o naprawienie kieszeni, które i tak są wypchane, to nie za bardzo. Ja nie mówię o wszystkich, ale no rośnie nam, co tu dużo mówić, kolejna kasta. Każdy z nas zaczynał gdzieś tam naprawdę od niewielkich pieniędzy i został na tych niewielkich pieniądzach, a tu nagle już się wszystkim w głowach poprzewracało. Wie pani, trudno powiedzieć. Ja nie jestem tak za bardzo zorientowana w tym temacie i nie chciałam. Ale są podwyżki swoich płac przede wszystkim. Uważam, że każdy lekarz powinien zarabiać. Stosownie do tego wszak kształcił się i pomaga, ratuje ludzkie życie, prawda? Więc według mnie powinni lekarzom wypłacać właśnie według ich ciężkiej pracy, bo to jest bardzo trudna praca. Co pani myśli na temat protestu młodych lekarzy, rezydentów? Ja ich popieram. Raczej nie popieram. A dlaczego? Mogliby się wziąć za nasze płace na przykład. Czyli za? A nie za lekarzy płace, ani rezydentów. Rezydenci dopiero zaczynają, więc myślę, że na początek to i tak mają wystarczająco. A my pracujemy w przedszkolu i obsługa ma bardzo niskie płace, więc apelujemy, aby trochę tam podwyższyć, podkręcić. Całym sercem i cała moja rodzina jesteśmy z nimi i mamy nadzieję, że się nie poddają i nie ulegną. Tak jak właściwie niczemu nie mają nic nie mają do powiedzenia w sumie, do zaoferowania im rząd, nic. Więc czekamy na to jedni, którzy podjęli walkę o nas. A im się też należy, bo takie pieniążki, które dostają, to śmiechu warte, naprawdę. Uważam, że jest okej. W końcu, jeżeli oni są przepracowani, to nie mają dla nas czasu. Spychają, to jest taka spychoterapia wtedy, bo on jest zdenerwowany, odbija się to na mnie. Nie jestem przebadana tak, jak potrzeba. Nie dostanę takiej recepty, jak potrzeba. No i popieram ich, po prostu. Podwyżka płac jak najbardziej. No to się też wiąże z tym. Trudno, żeby kasjerka w sklepie zarabiała więcej niż rezydent. Ja uważam po prostu, że słuszny jest ten protest. Po prostu no, płaca lekarza wymaga podwyżek. To są ludzie po prostu, którzy swoje życie poświęcają temu zawodowi, poświęcają się dla ludzi. Praktycznie muszą się dłuższy okres czasu uczyć. Dlatego też zasługują na te płace wyższe, prawda? Studia medyczne są bardzo trudne, bo córka też studiuje medycynę, także wiem, że po prostu ciągle siedzi, nie ma czasu, ciągle się lata, prawda, Wrocławiu z jednego na drugie, no i nie patrzę już jako, że to rodzina, ale te 1000 ileś to jest na pewno mało, zaczynając, prawda, pracę tak odpowiedzialną, bo na pewno początek też musi być bardzo odpowiedzialny, bo medycyna jest taką, prawda, pracą, że bierze się odpowiedzialność i to już w okresie tym młodym, można powiedzieć. Ten staż pracy muszą odbyć, ale jest to po prostu też odpowiedzialna praca. Więc życzę na pewno, żeby młodzież dostała już ta, po ukończeniu, ci absolwenci, trochę więcej, ale może patrzmy na rencistów, patrzmy na inne zawody, gdzie tak samo zarabiają ci, co przychodzą do pracy po raz pierwszy, również w tych poborach takich mniejszych. Prawda? No więc chyba, jeżeli są pieniążki, to dlaczego nie? A jeżeli nie ma, to wie pani, z pustego Salomon też nie naleje, jak to się mówi.